Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, za chwilę zacznę odcinek Speedrun 5.0. Chciałbym serdecznie podziękować z tego miejsca Smokowi, pewnie wiele osób kojarzy ten nick na YouTubie, który zasponsorował mi nowy mikrofon. Ten mikrofon niedługo do mnie przyjdzie, więc zacznę go zapewne używać. Bardzo Ci, Smoku, serdecznie dziękuję. Przy okazji dziękuję również nowym kursantom Obrony Królewsko-Indyjskiej. Przybyło Was bardzo wiele, jest to trzycyfrowa liczba, także czekajcie proszę do 1 lipca już na kurs. I dzięki bardzo. Lecimy z tematem, gramy na 5 minut, komentuję ruchy, zaczynałem z rankingu 1000, jest to już ranking 2048, więc bardzo wysoki i jedziemy. Może obronę Karokan zagramy, zobaczymy jak to się potoczy. Oczywiście speedrun 5.0 będzie bardziej dynamiczny, dlatego że 5 minut to jest już mniej czasu niż 10, wiadomo, ale będziemy tutaj... What? A dlaczego nie mogę zbić pionka? Przeciwnik chyba się pomylił. Wow, tutaj naprawdę? Ha, nawet nie mogę to zbić z szachem. Wow, czy to jest jakaś pułapka? Ale mnie zaskoczył, muszę przyznać. Wow, pierwszy raz coś takiego w życiu widzę. I to jak szybko zrobił, pewnie był przygotowany. Kompletnie tego nie widziałem, ale dobra, to nie jest tak, że to jest przegrana, absolutnie. Zastanawiam się teraz nad ruchem E5, jeżeli mi zbije tutaj, to ja zbiję tu, będę zderoszowany, ale będę miał parę gońców. No strasznie mnie zaskoczył gość. W szoku jestem, dobra. Poczekajcie, bo może jednak tak, nie, no dobra, gramy E5. No zbije mi tutaj, zderoszuje króla. Sprytne podejście w sumie. Mały plusik jest taki, że mam tu parę gońców. Jak zagram tu, on tu, ja tu, on tu. Trochę się pokomplikuje, bo jak odejdę skoczkiem, to on mi walnie tu. No dobra. Skoczek A4, hetman A5, C3. I co, skoczek? Aha, tu dwie figury będą wisieć. W ogóle nie zagrał tego ruchu. Myślę, że ten ruch był dobry. Chyba pionkiem w ogóle zbiję, żeby stępem to atakować, ale ten pionek będzie zdwojony, tak? Nie no, tak zbijamy, przecież od razu atakuje skoczka. Ale jestem ślepota, nie? Dobra, muszę zbić tego skoczka, bo bym stracił pionka. I D4, skoczek przejdzie i zagramy sobie jakoś stępem potem. Co z królem muszę zrobić? A może spróbować dać szacha? Dajmy szacha, bo możliwe, że on się zasłoni hetmanem. Wtedy to wybijemy. Ha, tu skoczek na D6 jeszcze grozi. Wow, ale tu się porobiło. To jakiś król E7, goniec E6, coś takiego spróbujemy zagrać, jeżeli on zasłoni się hetmanem, bo może zagrać ruch C3. Jeżeli zagra C3, to myślę, że goniec E6. Jeżeli szach, to król E7. Bicie pionka nie daje nic, bo hetman B6. Dokładnie. No tu nie mogę, bo będzie szach i stracę gońca. No właśnie, goniec E6. Z planem nawet długiej roszady. Ta długa roszada będzie chyba ok. Myślę, że będzie nawet bardzo ok. No dobra, tutaj goniec E6. Tak po prostu. No dobra, jest szach. To widziałem. Król E7. To mi nie przeszkadza. No bicie tutaj pionka jest chyba fatalne. Dokładnie. Czyli wrócił. No i teraz mam fajną opcję. No wierzę D8 z opcją taką wybicia, więc on musi coś z hetmanem zrobić. Hetman C2. To mam też na przykład ruch D3, ewentualnie wierzę C8. Wydaje mi się, że czarne są teraz bardzo dobre. Jedyne co to może mnie postraszyć, właśnie na ten ruch patrzyłem, ale tu po szachu gram tak. Tu się trzyma. Dobra. Bicie skoczkiem. Czy to wybić? Tutaj trzeba się zastanowić, żeby też białemu królowi nie pozwolić na to, żeby on mi tutaj zrobił roszadę. Wydaje mi się, że zbije to. Zmuszę skoczka, żeby troszkę się wycofał. Raczej pionkiem nie zbije, ten pionek potem będzie słaby.
Jakiś szach może nastąpić. I co, wieża C8 chyba z opcją bicia, chociaż król zrobi roszadę, będzie bezpieczny. Kurka wodna. Tak chyba muszę. Nie, nie mogę tak, bo szach i stracę gońca. Może tak po prostu. Zagram F6, trudno. Chodzi o to, żeby nie było żadnego szacha. A jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Okej, okay, no i co? Może tutaj, żeby była opcja goniec G4 w razie czego. Ale też atakuje pionka. Też skoczek nie wróci na E4, może w ten sposób. Bo chodzi o to, że jak zagra tak, to ja tu. Zawsze po szachu goniec G8 albo ucieczkę. Jak szach, to król G8 zawsze wracam. Więc tu się to powinno trzymać. I wyprowadzam ostatnią figurę do gry. Dobra, on mi atakuje tutaj. No to ja spróbuję wymienić hetmany. Wydaje mi się, że wymiana hetmanów będzie dla mnie korzystna z uwagi na to, że mają silniejszego gońca. Moje wieże są w grze. W pionkach porówno. Czasu trochę mniej, odrobinkę. Wrócę tu i spróbuję tam zagrać. Dokładnie. Wracam i spróbuję zagrać na B3, więc trochę go mogę sparaliżować. Dokładnie tak. To się uda. Jedna wymiana wież i wieża wchodzi na D2. Dokładnie. Tutaj nie działa, bo zawsze jest A6. Nie muszę go grać. Teraz po prostu wieża D2. Ale gość gra tak sprytnie, muszę przyznać. Próbuje grać bardzo aktywnie. I to jest dobry ruch według mnie. Więc spróbuję chyba wieża D2 od razu. Bicie, bicie. Okej, okay, bicie, bicie. A coś tam mi dzwoni do drzwi. Sorry, zawsze tutaj... A, tutaj jest opcja. Czy ta końcówka ma sens? Czy ta końcówka tutaj ma sens? Dobra, uciekam jeszcze wieżą, żeby zachować tę wieżę, mieć jakieś szanse. Mam mało czasu. Muszę postarać się tutaj wyrobić. Idę królem bronić pionka. Może próbować wymienić pionka, może tu dopchać te piony, a zaraz tu jest taki ruch, ale mam szacha na szczęście. Goniec C4, goniec jak to ustawić, A6, B5, coś w tym rodzaju. Pionek izolowany, no okej, jest pionek izolowany. Ale jest goniec. Uważam, że goniec jest tutaj. Król wejdzie tak. No dobra, spróbuję zagrać tutaj, odstraszyć mu tą wieżę. Dobra, wieża poszła tędy, w sumie słusznie. Bardzo słusznie. I chyba króla podprowadzę. Im wyżej, tym lepiej, bo zawsze po takim ruchu mam szacha i króla wyżej. Bo zawsze jak on zagra tak, to ja pójdę królem i już, już tutaj mój król będzie stał chyba całkiem w porządku. Dokładnie, tu się wszystko chyba trzyma, ale jeżeli szach, to wybijam gram wieżówkę, bo król mój jest bardzo aktywny, więc aktywność króla, jeśli chodzi o... Znaczy mamy równo w materiale, ale moja aktywność króla może być decydująca. Sprytny ruch, muszę, nie mogę zbić, bo będzie szach i stracę jakość, muszę zagrać tak, on zagra tu, ja zagram E4 i wzmocnię tutaj te wszystkie moje działania. I taki ruch E3 grozi, więc myślę, że... Aj! Skoczek E2! Ależ zlamiłem. Tu i tu muszę. Straciłem jakość, ale... aktywny król, grozi E3. E3! Za szybko zagrałeś, kolego. Uff, słuchajcie, no to mam szczęście. Chociaż ta pozycja była też taka dosyć ciekawa. No właśnie. Mamy to, trochę szczęśliwie, ale jest. Lecimy dalej. No przeciwnicy już na pewno będą na wysokim poziomie tutaj, już 200 ranking się zbliża, więc to nie będzie takie już proste, ale byłoby... 202! No to mamy silnego zawodnika, najwyższy ranking póki co. Spróbuję zagrać obronę królewsko-indyjską, moją ukochaną. Skoczek na F3, posunięcie G6 i teraz co dalej? Goniec F4. Dobra, czyli mamy tutaj takie londonowate systemy. Ok, D6. No i tutaj będziemy chyba kombinować skoczek D7, do E5 będę chciał dojść. Może C6, taki ruch myślę, że też jest w porządku, żeby hetman miał jakąś tam przestrzeń. Może hetman właśnie A5 i żeby dojść do takiego posunięcia. A tak zagramy, nigdy w sumie tak nie grałem. Raczej nie. Tutaj chcemy zagrać tak.
No przeciwnik tak sobie pograł bardzo spokojnie. Tutaj oczywiście posunięcie E5. Bicie, bicie, tam wieża E8. I to się bardzo ładnie pewnie trzyma. I wieża E8. Ja nawet jak nie zbiję. Mam możliwość takiego zagrania w ogóle fajnego. Ale otworzę gońca. Nie chcę tego. Zagram H6. Żeby mi ten skoczek też nie przemanewrował. Dobra, coś muszę z tym zrobić. On mi tak zagra. Będzie się mocno rozpychał. No właśnie. Jak tutaj pograć? Chwila. Wrócić tak, on B4. Ja tak, potem tu bronić. Jakby to rozegrać? E4. Ok, wracamy, bo i tak mnie tam tym pionkiem będzie straszyć. 4 prawdopodobnie, hetman E7 na powrót. Hetman A5 może nie był do końca taki najlepszy. Tak teraz to stwierdzam. Zbił, ok. Bicie, no to dobra. Jak bicie, to w porządku. Hetman E7. Aj, słuchajcie, podstawiłem pionka. Podstawiłem pionka. No dobra, muszę zagrać tak. No niestety, pionka podstawiłem. Tu nie mogłem zbić, bo wymiana hetmanów. No i niech będzie gońcem. Skoczkiem można było też wybić. No ale nieistotne. Zagramy tak. Pionek mniej. No trzeba będzie tutaj rzeźbić. Mocno rzeźbić. Jedna wymiana wież. Myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Wymiany nie są dla mnie korzystne, no ale... Co bardzo nie wiem jak grać. Aha, tu mogę jeszcze spróbować. Coś tam postraszyć hetmana, skoczek. No te wymiany mi się nie podobają. Będzie tak. E4. To bym odbił pionkę, bo tam najpierw bym zbił. On ucieknie hetmanem oczywiście. O, a nawet się zasłoni. Czy to bicie tutaj działa? No nie bardzo. Ale mogę zbić wszystko do końca, potem wieżą. Tu zająć linię też nie do końca się uda. Dobra, wracam, bo im mniej wymian dla mnie, tym lepiej na pewno. Jakiś ruch A5 ewentualnie. Ruch A5, żeby nie było B4 i spróbuję zagrać tutaj. Bez pionka ciężko. Typowo pułapeczkę wpadłem. W ogóle zapomniałem o tym. Może hetman C5, hetman tutaj z jakimiś strzałkami, tak bardzo tutaj pozytywnie na to staram się... O, właśnie, o tym mówię. Przeciwnik się odwdzięczył i oddał pionka na C4. Okej, tak mogę. No mogę. Tutaj podstawiam, ale skoczek na razie musi uciekać. Nie no, chyba podstawiam. No właśnie. Podstawiłem. Podstawiłem. Dobra, wymiana. Tutaj to on w ogóle mi zbije tu. Fatalnie to wygląda dla mnie. Tak, bo po wybiciu, jak on odejdzie skoczkiem, co ja w ogóle tu wymyśliłem? Nie wiem. Dobra. Podstawiłem tu pionka też bez sensu. Przecież te pionki świetnie trzymały tego gońca. No ale czas robi swoje. Jak ja wybiję, to wybiję gońcem. Słusznie. Dobra, trzasnę tą wieżę. Spróbuję zagrać aktywnie, czyli na przykład tutaj. Otworzyć gońca. Jakiś ruch taki może być zagrany. To odejdę gońcem, chyba nic się nie stanie. A nawet tak, proszę bardzo. No dobra, tak. Jeżeli on zagra tu tą strzałkę, tak, tak i tak na końcu. Król się zawsze schowa na H7, na ten szach trzeba też uważać, ale to chyba działa. No skoczek musi właśnie zagrać gdzieś. Tak może przecież. Czego ja tego nie widziałem? Dobra, chyba mam jeszcze tutaj opcję całkiem. Ważne, że goniec strzela w B2, więc jest jakaś tam szansa, żeby tego pionka odbić. W pewnym momencie
Wymienia to. Ok, no to wymieniam. I na B2, więc w pionkach porówno. Nie wiem, co on tutaj widział, ale moja szansa jest spora. Teraz. Drugi pionek jest atakowany. Teraz ten pionek jest atakowany. Tu jest opcja, że on mi zbije. Aha, nie mogę zbić. Dobra, muszę tak. Dobrze, bo goniec broni F6, więc on może zbić. Nie ma widełek. Gram po prostu A4. Dobra. Czy tutaj mogę zagrać? Chwila, no chcę zbić tego pionka. A nie, mogę zagrać tak przecież. Hop. I hop. Para gońców zostaje i mogę zbić pionka. Czyli teraz ja mam pionka więcej, dwa wolne. 6, to tu. Ok. Myślę, że aktywnie zagramy tak, bo szach to pójdę sobie tutaj, więc to się trzyma. No dobra, tutaj powinno być dobrze. Jeszcze oczywiście trzeba uważać. Skoczek zawsze może być niebezpieczny w końcówce. Ok, podejście królem myślę, że ma sens. Grozi taki ruch. Poczekajcie, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, wystarczy też mi bicie. Dobra, możliwe, że to wygrywało, mam trochę mało czasu, żeby to dokładnie policzyć. Możliwe, że tak. Możliwe, że to wygrywało również. Zagrajmy tak. Na skoczka, skoczek nie może tu, musi tu, wtedy zagramy tak. Skoczek musi tu. No i pionkiem można w sumie też zasuwać. Ten pionek też jest wolny. No tutaj tak, przeciwnik poddał partię. Dobra, lecimy dalej. 2200 gościa udało się ograć. Lecimy dalej. Szukamy sobie przeciwnika. 2070. No to może skoczek F3. I zrobimy sobie taki typowy domek, bez jakiejś głębszej teorii. Ok, goniec G2. Skoczek D7. No niech będzie po prostu roszada. E5 prawdopodobnie. Albo i nie. D3. Z planem E4. Myślę, że E4 od razu możemy zagrać. Zobaczcie, schematy mogą być bardzo podobne znowu, co wcześniejsze. Kolorem czarnym. Jest to normalna pozycja. Spróbujemy tego gońca wyjaśnić. O, poszło bicie. Ok, para gońców jest po naszej stronie. No dobra. Poza normalna. Myślę, że wyprowadzenie figur jest tutaj ważne. Skoczek chce wejść tu. Od razu tam sobie wskoczę. Jeżeli mnie on przepędzi, to przeskoczę skoczkiem na E3. To myślę, że są takie, znaczy to są typowe plany oczywiście takiej, tego schematu. Skoczek na C3 czy na D2 nie czułby się najlepiej do końca, a na E3 czuję się świetnie. No oczywiście, jeżeli nastąpi wymiana, to mam parę gońców i myślę, że przyjemną bardzo grę. O, super, gość w ogóle idzie na rękę, gra w taki sposób, jaki bym chciał. Para gońców, wszystko porówno, ale no właśnie, para gońców cały czas to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i za chwilę spróbujemy tutaj coś rzeźbić. Okej, powrót hetmanem na pewno będzie w porządku. No taki ruch myślę, żeby tu przerzucić. To jest na pewno jakaś tam dla niego opcja. Będę musiał F3, on przerzuci i C3. Ograniczać skoczki będę musiał w tym momencie. Dokładnie, no F3 raczej zagrać muszę. Potem przestawię wieżę i przestawię gońca. Skoczek E6, no to C3. Tutaj, a nie, no to gram C3, mimo wszystko bronię pionka. On szuka jakiejś takiej innej, jak widać, opcji. Dobra, no i przerzucamy wieżę na D1. Oczywiście tu przechodzę do końcówki, mogę wymienić wieżę, bo gońce będą zawsze się lepiej spisywać i będę celował w te pionki właśnie. Gram tak. Każda wymiana będzie dla mnie tu będzie ok, więc spróbuję tej wymiany zrobić, tą wymianę zrobić od razu.
Lepszych chyba wyborów nie ma. Tak jest, wymiana poszła. No i przeciwnik gra tutaj dosyć szybko. Podprowadzę króla, zawsze jakieś H4, może goniec H3, ale... No właśnie, może tak. Myślę, że mogę tak zagrać. On tutaj? Dokładnie, tak zagrał. No i tak, wydłużyły mi się gońce. Mogę coś takiego zrobić. Ten zbije. Wejdzie hetmanem mi tutaj. Będzie chciał upraszczać pewnie pozycję. Okej. Okay. Spróbuję zastosować sztuczkę. Hetman B3. Jeżeli on zagra tak, to wrócę tu i będę groził biciem, a hetman nie będzie miał możliwości wejścia mi tam na diagonale. Tego się trzymam. Tu na linii D nie muszę się obawiać, bo zawsze mam gońca, który wszystko przypinuje. Dokładnie. Gram tak, hetman nigdzie czarny nie wejdzie. Chociaż mogłem chyba tutaj od razu zbić. A jak zagrałeś tu, mój drogi przeciwniku, to tym bardziej. Gram tak. Nawet wymiana hetmanów myślę, że będzie w porządku. Tu chcesz dać szacha, tutaj jakieś bicia. No H4 cię odpędzę na chwilę, będziesz musiał... Moment, mogłem wziąć pionka. Bardzo zresztą uważnego. Za szybko pograłem, ale to nie szkodzi. Mam hetmana, więc straszę, chcę wziąć pionka. Fajne jest to, że on nigdzie nie przejdzie. Zawsze jak on zbije mi tutaj, zbijam tym pionkiem i to bronię. No więc to się trzyma. Król bezpieczny. Bicie, ok. Chyba chapnę tego pionka. Chociaż hetman C7, to mogę tego gońca uaktywnić. Spróbować zbić tu. W tych schematach na pewno jak już dojdzie do uproszczeń, to trzeba uważać na to, żeby przeciwnik nie dał mi wiecznego szacha, jeżeli myślę o zwycięstwie. Goniec C4. Nawet, aha, też mogę królem tu zagrać w razie czego. Hetman tu. Zawsze też jest szach. Poczekajcie, tutaj mogę, on mi wejdzie tam. No wejdzie, no. On tak chce zagrać. Może jest tu jakaś lepsza opcja, póki co nie widzę. Bicie tutaj, bicie tu prawdopodobnie. No właśnie, nie, dobra, na razie nie zbijam. Z racji tego, że mam mniej czasu, spróbuję po prostu tutaj jeszcze porzeźbić, tylko jeszcze nie wiem jak. Zaraz, wrócę tu i król E2. Aha, ten zagrasz tu. Dobra, jeszcze raz i król E2. Zmieniam pozycję, zmieniam zdanie. Król zagrał tutaj, ok. I co, nie mogę teraz tak po prostu? Aha, zbijesz hetmanem. Mogę zbić teraz pionka, o właśnie. No wiem, że tu możesz, chyba tak. Tutaj poświęcisz? Nie, bo zbijam. No właśnie, tu się nic nie dzieje. Tak. Szach tu. No szach, to będę musiał wybić. On wybije. Nie ma wiecznego szacha, zbijam tu. No tak, on musiał próbować coś zrobić. A dzięki temu ja mam figurę więcej. Jeden szach tutaj nie zaszkodzi. Dokładnie. I po prostu powrót. Powrót, to on zagra mi tutaj. Ja tak. Tu się broni. Dobra, muszę się po prostu wybronić. Więc hetman idzie tu. A tędy chcesz zagrać. A to chyba gorzej. To chyba gorzej. Zbijam jeszcze gońca, trzymam. Idę tędy. Szach, to idę tutaj. Tak, tu już jest bezpiecznie. Dokładnie, tu już jest bezpiecznie. No on tamtędy jeszcze może coś tam zapewne próbować. No i próbuję. Hetman tutaj czy tutaj? Tutaj, bo muszę gońca pilnować. No on da szacha. Myślę, że... Tu. Nie, tutaj nie mogę. Tak.
No to są właśnie jeszcze te takie problemy z wiecznym szachem. Tutaj to tutaj. Tu to tu. Bo jak mój zbije tego gońca, to też uda mi się. Nie mo a mogę tak przecież. Mogę, bo tu pilnuję. On da szacha. Ja tu. On tu. Ja tu. Dobra. Tak, bo jeżeli on to wymieni, no to ja po prostu mam tu i tak przewagę, więc gram tak. Król, po prostu ubezpieczyć króla. Okej. Myślę, że nawet tak mogę zagrać. Hetman broni. Żeby tam już skoczek mnie nie męczył. I jak hetman na przykład zagra tak, to ja mam też taką opcję. I od razu tego skoczka chcę stąd wygonić. Okej, no to idziemy sobie tutaj. No dobra, i pionek zasuwa do góry. Tak, tutaj wejście, pionek do góry. Okej. Jakieś tam szachy są już niegroźne. Tutaj to zbijamy oczywiście. I poprawię hetmana, żeby on tutaj był, że tak powiem, mobilny z tej strony. Okej, tu jakieś wejście, idę do góry. Tutaj to król nawet na D2. Okej, król D2, tu się wszystko trzyma. I co siadam? No jakieś tu jeszcze szachy będą. No tak, no to mogę po prostu tędy przejść teraz. Już redukcja tego skoczka daje mi tutaj duży komfort. Tu jeszcze szach może nastąpić, a tutaj chcesz dać. Czy to jest wieczny szach? Czekajcie, dorabiam hetmana. Tu. No nie ma wiecznego szacha. O, nawet przeciwnik. Czekajcie, ja mam mało czasu. 16 sekund. Na szczęście się uda. Dopiero zwróciłem uwagę, że jak mało czasu mamy. Troszkę się zagadałem. Dobra, lecimy z kolejną partią. 2,165, D4. C5. Będziemy mieli tutaj Benoni, Benoni, Benoni. Ja sobie zagram skoczkiem. Nie wiem, dlaczego przeciwnik oddaje piona. Nie znam tego wariantu, ale wezmę. Ok, i po prostu wrócę skoczkiem. Nie gram nawet C4. Trzymam pionkę. Jak taki ruch, no to co? Mogę zagrać po prostu E4. Mimo wszystko gram. I wyprowadzenie kolejnej figury. H3, żeby nie było manewrów. Goniec C4 jest całkiem fajnym posunięciem. Skoczek tutaj, będę musiał też wrócić. A dobra, no to dajmy szacha. To i tak będziesz musiał się zasłonić. O, odejście królem jest dla mnie jeszcze lepsze. Aha! Tak to sobie wymyśliłeś. No dobra, jak mam roszadę, zagram tu i po tym mam goniec C6. Szukamy dobrych opcji. Właśnie ruch C4 jak najbardziej byłby ok, ale właśnie w tej konfiguracji wydaje się to być bardzo dobre. Jakaś wieża E1 wzmocnić trzeba piona. Nie śpieszymy się tutaj z realizacją. Tak, potem jakaś wieża B1 trzymamy tego pionka według mnie. To będzie całkiem ok. Tutaj nie muszę nawet się pakować na C6, nie jest mi to potrzebne. Każda wymiana gońca za tego skoczka jest ok. Wieża B1, tak na wszelki, bo on już tutaj będzie coś kombinował zapewne. Wymiany są dla mnie korzystne. Ok, mogę dać fajnego szacha przy okazji. Wiem, że trochę to szybko leci. Zaraz mogę zagrać tak. Wymiana hetmanów. No jak najbardziej. Pionka więcej. I wzmocnienie F3 będzie ok. Tego pionka. I przestawić teraz siły trzeba na słabości przeciwnika, czyli na D6 próbujemy. No tak. Pionek więcej, więc jest świetnie. Tutaj jakiś ruch się szykuje. Może przestawię skoczka tutaj, może B3.
może C3, chociaż tutaj będzie mnie zawsze męczył troszeczkę, ale to też działa dobrze. Skoczek E2, dobra. Jakiś taki zawsze mam też ruch, goniec G5 w razie czego. No i przeciwnik może tak kombinować, no trzeba będzie to po prostu zbić. Skoczek zbije, goniec odejdzie. No tak, ustabilizować tutaj trzeba grę, zdecydowanie, zdecydowanie. Dobrze. Aha, bo tu wejdziesz. No to chwila, to bierze D2 z opcją zdwojenia. Skoczek D3, nie dostrzegłem tego. Więc B3 teraz mi się szykuje raczej. B4 też jest? Nie, B3. Po wybiciu chyba wybicie tym pionkiem. Chociaż nie, do centrum? Do centrum, tu się broni. Może tak zagrać. Tak, ja myślę, że to jest całkiem dobra, przyjemna poza. Zagrał tu potem królem, więc taki szach już nie istnieje, ale on może się pomyli. Znaczy może zagrać tak, tutaj O, ja cię figurę podstawiłem. Ale ślepota ze mnie. Czekajcie, no tutaj nie ma ratunku chyba nawet po tym ruchu. Ale mnie zrobił. Ja cię gwiżdżę. Ale mnie zrobił, w ogóle tego nie zauważyłem. O, rety. Czy ja mam tu jakiś ratunek? No nie widzę tego ratunku. Skoczek mi się zapultał. No ładnie. No dobra. Teraz trzeba przyspieszyć grę w takim razie. No wprawdzie za dwa pionki, ale to nie jest dobry układ dla mnie. Blokuje pozycję przeciwnik, co ciekawe. No gramy tak. Może dla mnie to i dobrze. Szukam jakichś kolejnych alternatyw. Skoczek złapał dobre miejsce. Teraz zwykle jest tak, że też przeciwnicy mogą się rozluźnić, gdy mają figurę więcej. Zwykle też tak bywa. No tutaj obronił, ok. Tak zagrasz, to mam zawsze taki ruch. Coś tu muszę skonstruować. G3, F4, a nie, bo... Strzojejku, tutaj podstawiłem. Ależ podstawiłem na E4. Otworzy się wprawdzie linia, ale to nie za wiele da. Podstawiłem. Strasznie. Nie widział. Wracam. Nie widział. Uff. Trochę szczęścia. Też się przyda. Trochę stoję w miejscu. Muszę jakoś przestawić gońca może, czy wieżę. On też w sumie nie ma chyba jakichś tam super manewrów, czy... No nie wiem, bo taka jeszcze złona pozycja. Przepchnął pionka. Jakby się udało te dwa pionki skosić, no to bajka w ogóle. Tego wystarczyłoby nawet. Nie chcę A4, bo to są jakieś możliwości. Dobra. Taki ruch? Bo potem będę miał taką opcję. Tutaj. On wróci. Dobra. Goniec tak, żeby otworzyć wieżę, pilnować pionka. Może taki ruch zadziała mimo wszystko. Dobrze kombinuje gościu. Bardzo dobrze. No tak niby mogę, ale... Czy to mi coś da? Spróbuję wrócić, żeby mieć też opcję zdwojenia szybko wiesz, jeżeli zagram skoczkiem na D4, tu i tu. Dwa skoczki przeciwko gońcowi, to może być dla mnie jakaś tam szansa. Tutaj. Jakby tutaj to podziałać? No mogę tu wymienić fajnie. No dobra, chyba muszę tak zagrać mimo wszystko. Goniec zawsze to goniec i próbujemy tam atakować. Może końcem tutaj. Spróbujemy na pionka. Tak, spróbujemy. Dosyć szybko, w stylu Nakamura. On to wszystko broni. No tak, to jak zawsze jak przepcha. No zagram tak, żeby mieć też opcję wieża H1 w razie czego. Tam było trochę szczęścia jednak. Bo tak, jakby się udało tego pionka skosić, to w ogóle bajeczka też. Tutaj. Tu atakujmy. Ale on w ogóle śmiesznie tymi skoczkami stanął w broni ze swojej pionki. Bardzo śmiesznie to wygląda. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że tu mam jakąś nadzieję w ogóle. Tak mi się wydaje.
Może tak, może taki zawsze być ruch. No właśnie, i jest. Tutaj strzałka. No dobra, trzeba strzelić chyba tego skoczka. I zagrać F4. On mógł wybić najpierw F4. On mógł najpierw wybić tutaj min z szachem. Nie wybił. Dla mnie to jest dobrze. Dobry temat. Tak, tak. Tutaj. Szach. Dobra, muszę dać szacha. Król pójdzie tu. Ja wtedy tu szach. I trochę tutaj działamy, związujemy. Też ma mało czasu. I wiążemy. O proszę. Poszedł na takie uproszczenie. Tutaj i tutaj. Wieżówka. Czy ja lepsza? Tutaj zagrasz, co? Mało czasu jest. Ten król zawsze do tego pionka dojdzie. Muszę zbić tu, on zagra tu. Ja tak. I tak. Do pioneczka. Ok. On tu, ja tu. A, nawet tak. Ok. No to to jest chyba wygrana. Znaczy to jest wygrana. Jeszcze to oczywiście wymaga trochę techniki. Tu spróbujemy. Ok, mamy to. Dobra, moi drodzy, 2099, dzisiejszy odcinek uważam za udany, trochę szczęśliwy, sporo się działo, mam nadzieję, że się dobrze bawicie i wyciągacie coś też dla siebie z tego. Dzięki bardzo, do zobaczenia następnym razem.